19 lipca, wtorek z Ewangelii Świętego Mateusza. Stoją na dworze i chcą z Tobą mówić. Jakże łatwo jest dzisiaj ograniczyć swoich przyjaciół. Wybrać tylko tych, z którymi będę się czuł najlepiej. Bo, o właśnie, bo kimś są, coś posiadają, bo mogą coś dla mnie zrobić. A ktoś inny obok, kto jest mniej znaczący w społeczeństwie, kto może nie jest bogaty, może nieustannie o coś mnie prosi, jest odsunięty na margines mojego życia. To nie jest już mój przyjaciel. Jezus chce złamać taki stereotyp w człowieku. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. My nie możemy nikogo szufladkować, przekreślać z powodu koloru skóry, języka, z powodu tego, że ktoś jest majętny, bogaty, piękny, brzydki. Nie, Jezus tak nie segregował. Jezus tak nie ustawiał ludzi. On kochał każdego w sposób szczególny, właśnie może tego dotkniętego przez życie, dotkniętego przez los. A my dzisiaj zamykamy się w swoich domach, otwieramy tylko drzwi dla tych, dla których chcemy. A dla tych, którzy pukają, którzy o coś nas proszą, zamykamy nasze serca. Zobacz, spójrz swoje serce. Ile jeszcze osób czeka i puka do Twojego serca, aby się z Tobą spotkać, żeby z Tobą porozmawiać, żeby spędzić z Tobą czas. A Ty zawsze mówisz, że nie masz czasu, że jeszcze nie dziś, nie teraz. Na przełamanie tej bariery braku miłości, braku relacji, serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia jutro.